Siema, siema, jestem Ryan Jeepy, to jest kącznik z naszej serii Podwórko Kolonisty. Ze mną jest Krzysiek, siemano. Siemano. Oraz widzowie na czacie, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Jeżeli też chcecie być tutaj na streamie, znaczy na odcinku pod kamerką, wpadajcie na live'y od poniedziałku do piątku do... od 17 do 22, bo tam wszystko się dzieje na Twitchu, także linka macie w opisie, wpadajcie tam. Ponadto zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję kanale, bo leci mi 50 tysięcy już coraz bliżej, więc fajnie byłoby mieć pół przycisku już zgromadzonego, nie? Może się kiedyś udałoby dobić te 100k, ale raczej jak mi coś strzeli do łba właśnie, to może się wezmę i zacznę robić coś lepszego, nie? Dzięki serdeczny organista za strzał. A my dzisiaj mamy coś takiego. Akcja obornik u Krzysztofa, bo dzisiaj jeździmy Holandem. Ja natomiast biorę naszą Gagri Gagri, siema Pawcio, i Ursusa 16 i ruszamy w prasowanko. No, także tak to wygląda. Przy okazji update odnośnie garażu i obory i stodoły. Co się stało z nią? Odszkodowanie przyznane, oczywiście przyznał jak najbardziej było panele fotowoltaiczne, właściwie zła instalacja, więc no. Między innymi poszło to wszystko z odszkodowania tejże firmy, u której już się nie zaopatrujemy na fotowoltaikę, raczej będziemy robić z inną firmą jakieś interesy. A kiedy? No to wszystko zobaczymy na dniach, będę wam o tym mówić, będziemy sobie przeglądać jakieś oferty. No i zobaczymy, co tam będzie ciekawego, nie? Dobra, ale ile tego odszkodowania? Dokładnie wyszło nam 130 tysięcy za ten budynek, ponieważ dużo było za to, że jest obora, więc narażenie zwierząt było ogromne. To, że są uciekły, to uciekły, nie? Bo tam otwarte było zawsze. Ale poszła stodoła z maszynami tutaj, więc przetrząsarka poszła, wózek na zwierzęta oraz siew do kukurydzy. Więc póki co trochę jesteśmy bez przetrząsarki, trzeba jakoś sobie będzie ogarnąć. No i co? Garaż, tak samo cały warsztat, który był też, był, przecież to były moje narzędzia i Krzycha narzędzia. No więc też słabo, nie? Także lipa, plus taka, że jeszcze blisko domu i sąsiedzi, więc sporo tego szkodowania wyszło. No i co? Niedługo nam pewnie tą kasę już przyznają. Na razie mamy tyle na koncie, więc całkiem spoko. Może wiesz co, Krzychu, choć jeszcze pokażemy, co się dzieje z kurnikiem, nie? Który budujemy. Przecież na pożaru instalacja fotowoltaiczna była. Tam coś się zajęło i wiesz, i gdzieś jakieś przeskoczyły iskry. Także patrzcie, położyli nam już dach. Mamy elegancki daszek, rynny już te są porobione. Także super. Teraz czekamy na bramy i na systemy karmiące i wentylacyjne, nie? No, także to niedługo powinno dojść do nas, bo to będzie cała taka sama maszynka. No i znowu mi coś strzela, nie? Tu będzie stał silos w tym miejscu, bo to wszystko jest przygotowane. Będzie stał silos na pasze, będzie się to wszystko tylko uzupełniało azbestem. Nie no, gdzie? Podnoszę kamerką, proszę bardzo. Blacha, ta sama co tutaj, mamy do nich dobre, mamy do nich zaufanie, także blacha nikt nas nie zawiodła, także super sprawa. Karku mi strzela. No, więc tak to wygląda. I jak mówię, wentylacje, systemy nawadniające, rozkarmiące, tak? Bramy, no i oświetlenie zostanie, nie? Także myślę, że jeszcze jakiś czas nam tutaj zejdzie, ale ogólnie prosta konstrukcja, fajna robota, szybko idzie, chłopaki dobrze robią. Możemy wejść, chyba zobaczyć, nie? Jak coś. No można, wiem. No, więc tu będzie cały przedsionek, w którym właśnie będziemy mieli wszystkie te maszyny, te dostępy, te liczniki. Gdzieś tu sobie będziemy pewnie składać palety, no a tu będzie miejsce dla tych kurek, nie? Także będzie elegancki kurniczek. No, no to co, no to sobie wychodzimy. Jak widzicie, nie chcesz śmierdzieć. No będzie, ale to wentylacja po to jest, żeby wiesz, żeby nic tam się nie stało takiego, nie? Nie podnoś drewna, bo ci... Aha, dobra, dobra, a ty mówisz o tym o Sons of the Forest. Dzisiaj też będziemy grać na pewno, nie? To co, to ruszamy chyba do swoich zajęć, nie? Gdzieś trochę jeszcze na początku pogadaliśmy. Co mówisz? Może do roboty, nie? No, do roboty, do roboty. Więc co, myślę, że kolejnym razem spotkamy się dopiero w sierpniu, a w miesiąc spokojnie uporamy się z tym starym budynkiem, więc już pewnie będzie on zburzony i będziemy mieli fajny, pusty plac. Ej, w ogóle bez kwitu będzie strasznie pusto, nie? No. Gdzież tu będzie normalnie open space jak na połowę, nie? Naprawdę, tu będzie jeden wielki dym, nie? Więc, znaczy jeden wielki dym to już był, a teraz zobaczymy jak to będzie wyglądać już po rozbiórce, nie? No także fajnie. Jak najbardziej plany też są na jakąś budowę tego, ale to sami jeszcze do końca nie wiemy co tam będzie. Na pewno bym chciał jakiś tam postawić garaż, być może też
jakąś wiatkę na coś, nie? Więc zobaczycie już niedługo, nie? Co i jak. Tutaj chyba trochę pracowałeś, nie, Krzysiek? Z tego co ten. No zacząłem, nie? Raz się przejechałeś, nie? No. Także ja to nie dokończę po Krzyśku. Wiecie co, może zrobić sobie kamerkę na jakieś. Nie będzie tyle. A, jednak słabo. Albo no sprawdzić, czy przed odcinkiem prasa zacznie pracować. Ta, prasa działa jak coś. Ale już mam pomysł na wymianę tej prasy, także spokojnie nasza gagi zostanie. Znaczy, to jest jej ostatnia scena tak naprawdę u nas, bo mamy już pomysł na coś nowego. Coś, co akurat tam się sprawdzi pod nasze maszyny, więc fajna prasa, używana, ale kostkująca. Także zobaczcie niedługo, co to będzie. Mam nadzieję, że wam się spodoba, bo mi się mega podoba. I kiedy tylko ją zobaczyłem na Onyxie, to mówię, muszę ją po prostu dorwać. Także miejmy nadzieję, że wszystko się oczywiście uda sfinalizować i będziemy mieli tą praskę u siebie. O, może tak sobie podejdziemy. Tutaj jedną belkę puszczę, bo tam widzicie jest już ten Krzysiek właśnie robił jeden przejazd nie do końca, tylko tam jedną belkę złapał. Ja to od razu belkę wziąłem, zawiozłem do krówek, nie? Do obory, także nawet tam nie zwijaliśmy jej za bardzo w te siatki, więc wiecie. Może Rysińczy będzie strzelał, kto wie, panie Rajocie? Matko, siema Antoni, witam serdecznie. Jak coś nagrywamy odcinek na YouTube'a, więc można się tutaj przywitać, zachować w miarę też proszę kulturę na czacie. No, i tak to jeździmy. Może pojedziemy trochę z środka. O, dawno jeździłem tutaj z środka, ale dziwnie się jeździ, tak. Powiem ci, Krzysiu, że od kiedy już ten, tylko że sobie właśnie nie użyłem sobie traka, ani takich żadnych systemów. I strasznie dziko tak się gra na myszce, nie? A pomyślę, że kiedyś tylko tak grałem, nie? No. Bez kierownicy, tak wszystko takie, jest taka bida. Ale to wszystko pyta, że dalej sobie nie ustawiłem przycisków. I póki co jakoś nie czuję potrzeby ustawiania przycisków na kierownicy. Po prostu gram sobie tak, jakoś tak mi jest po prostu wygodniej. Siedzę sobie spokojnie, nie muszę się martwić o to, że coś tam nie łapię, tam muszę patrzeć, nie? Tylko sobie tak ogromnie. Niby tak, nie? A z drugiej strony, wiesz, trochę szkoda, że tyle pieniędzy wydane, a... Ale to nie jest tak, żeby nie będę tego używał w ogóle, tylko po prostu mam teraz taką przerwę od tego, nie? No. Więc na pewno do kiery wrócę, 100%. O to się nie martwcie. Bo to samo to, że tak to teraz jeździ się, wiecie, tak dziwnie, nie? Że tak myszka, znaczy na kierownicach skacze dziwnie, tak nienaturalnie. A czy się wiecie, fajne płynne ruchy były i kamera też szła w miarę płynnie. Chociaż teraz dzięki modu Rockstarowi na te dodatkowe ustawienia dałem sobie płynność kamery na 100% i jest nawet tak. Nawet ładnie jest, nie? Nawet w miarę płynnie, także. Okej. Okay. O, tu właśnie dziwnie się zrobiło, bo tam był tip call w tym miejscu. No i trzeba tak troszkę złapać tak dziwnie. Bo wiecie jak tutaj to działa. Od zwierząt nam nie łapało do końca, także już sobie to nazbieramy, nie? No, więc spoko. A ty, Krzysztof, w ogóle masz jakiś pomysł teraz na modernizację naszego gospa? Czy może na jakieś sprzęty? Czy coś takiego? Czy jeszcze nie myślałeś? Ja myślałem nad... Dalej myślę nad tym JCB, żeby wprowadzić na gospodarkę. Tak, ale tego starego nie możemy znaleźć, chyba gdzieś w jakichś portalach może jest. Bo to JCB byłoby zarobiste, nie? No. Bo ja wiem, że ono było w 19, ale do 22 chyba go nigdzie nie ma. Chyba, że może pan mechanik Jangus wyda mu konwertną, nie? Może. Jakie to przecież pisikele pojadą się na live'ie? Byłem stresowany. Totalnie, tym bardziej, że wiesz, oglądał moje jakieś brzydkie szaty. No i co, no i wstydu się najadłem tylko i tyle, nie? Nic więcej. O. Ojowo. A właśnie, to dzisiaj będziemy robić, bo tak mówię wam, że będziemy pracować, ale jak sobie sprasuję to poletko i jak starczy, a sole myślę, że spokojnie powinno starczyć, to sobie skoczymy jeszcze pozbierać troszkę i pojedziemy zbierać sobie Merlo, także coś innego, bo Merlo jeszcze dzisiaj, jeszcze ogólnie nie działaliśmy za bardzo, także pozbieramy, nie? Bo ty, Krzychu, na nie używał, to nie używał. No ty używałeś akurat, nie? A właśnie, mamy te nowe fajne, mamy te widełki, nie? Z CZ Paku. No. No tak, mamy takie fajne belki, które, czy widełki, które zbierają belki automatycznie. Wiem, że troszkę może nierealnie, ale to bardzo pomaga nam. Bo my trochę ten. Nie pierwszej świeżości chodzi o tura. Także taki plusik. No, więc git. Ty, jakbym ja na przykład pola nie skończył, widziałbym, że odcinka już w miarę tyle, że można by pójść na drugą akcję, to byś zakończył pracowanie? Spoko. O, to git, bo ty wiem, ja widzę, że to właśnie tam na polu, na łąkach jeździsz. Więc rozumiem, że ty zajęty, ale jakbyś mógł, to byłoby super. Dobra, nie ma gromaci, czy co się uda, bo on już chyba skończył grać, nie? Ale to wiesz. Zobaczymy organista. Za kilka minut będziemy pewnie też przechodzić sobie na inną gierkę, ale to potem, nie?
No, więc i uwierzcie mi, że teraz fajne, fajne plany, bo na przykład ja bym chciał robić taki myk, że... Nie wiem, czy to idzie sprawdzić. Chociaż może? Nie, raczej już nie. Ale moglibyśmy robić takie coś, że po każdym sezonie robić sobie na przykład zdjęcie maszyn oraz naszej gospodarki, jak wygląda, nie? I widzieć, jak się z roku na rok rozwija, nie? No bo słuchaj, to już mamy 8 rok tej gospody, więc naprawdę to już nie ma co. Jest to spory kawałek, nie? W ogóle to już jest 139 odcinek, nie wiem, czy wiesz. Tak? No, 9? No 9. No, 139 odcinek. Ty, właśnie zastanawiam się, czy zrobię miniaturkę z kombajnem, ale zrobiłem. Dobra, matko bosko. Znaczy, trochę momentami ten, zlękłem, nie? Bo ten, tak dzisiaj wbiliśmy na serwer, Krzyśka trochę jeszcze nie było wcześniej, więc ogarnęliśmy sobie to, co potrzeba. Żniwa porobiliśmy. A, no i właśnie, skoro już jesteśmy po żniwach, to może zaraz przejdziemy do Escape'a, zabierzmy na pewno gierkę i wam pokażę, ile mamy zboża. Ogólnie gramy nie w litrach, a w tonach, więc jest inny przelicznik. Także jakby to przelicznik trochę może było inaczej. Póki co wygląda w ten sposób, że mamy 26 ton, lekko ponad, pszenicy, 33,5 tony prawie jęczmienia, 28 i ponad pół tony rzepaku, no i sojka nam została jeszcze, zamiast sprzedać z tamtego roku, 11,200, ale ona zostanie i sprzedamy ją po prostu od razu z tym, co będzie, nie, teraz, więc tak to wygląda, bo nie będziemy po prostu mieli, a nie, będziemy mieli, że przechowywać przecież, bo jęczmień jest w starym silosie trzymany, nie, dla kur. No chyba tak. Tylko właśnie teraz kur nie ma. No tak. No, no to trzeba nie spoko Sebol, jak skończy, aż to nam się znać. No, więc git. Czyli tam berki ustawiliśmy chyba na dwie, że się łapie, nie? Bo nie, dwie. Bo nie, dwie. No, było na trzy, ale już tam zmieniliśmy sobie, także spoko. Co ty piszesz, polisz Bigoa? Dzięki za follow Zbigniew, płyta TTV mod. Witam. Kiedy wydaje swoją płytę? Indukcyjną czy winylową? Boże święty. Leśniczy chyba coś strzela w dziki. Matko jedna, ale teraz nie, teraz petardami? To... Albo ty kupiasz, że petardami strzelałeś tutaj. No ta, bo Łotpust był ostatnio. Łotpust. Gdzie jadę w ogóle? A, dobra, zjechałem na gospodę. Jak coś, to Krzychu sobie dokończysz, nie? Prasowanko. Spoko. A już mam pracować wtedy? Już skończę pracować. Jedno pole jeszcze jest zakończenie, nie? Ale teraz pójdę do tego. Jaki ciągnik został wolny w ogóle? I gdzie? Nie wiem, ja mam New Holanda. Ty miałeś 16, tak? 16 miałem, no, a tu gdzieś chyba... Gdzieś tu stoi chyba Zetor. Z tego, co pamiętam. No to stoi tam koło tego pryskiwacza w garażu. A w garażu jest. Dobra, a jeszcze mamy czwarty ciągnik, czekaj. No Masej. A gdzie Masej? No nie wiem, stał przy przyczepach stał. Jak ostatnio używałeś go, więc nie wiem. Masej? No Masej. Gdzie Masej? Masej, halo. Ty dobra, biorę zaro w takim razie. Biorę zaro w takim razie. Aha, on tutaj jest tym podczepiony. Z rozsiewaczem, no trudno, to opuścimy, odczepimy sobie. Kabelki, wszystko, cyk, fuch, jedziemy. Ty, ale bez gdzie jest Masej? Patrzcie, mamy niewielkiego sposób jest, a już się nam ciągniki gubią, nie? Nie wiem, gdzie jest Masej. Gdzie? Masej stoi na polu z przyczepami przecież tam. No mówiłem, że był przy przyczepach. Boże święty, znowu! Nie mogę po prostu. Wiem, gdzie stoi przyczepa, już tam stoi chyba. Walą tymi petardami, ty gówniarze, tutaj kurde, zaraz jest kto. Nie no, dzisiaj organista to jesteś po prostu niemożliwy, nie? Syn organisty tutaj strzela, wiecie, ten łepek taki młody. Ej, fajnie będzie wyglądać tutaj teraz ten. Kolorystycznie. O, no i spoko. Poczekaj, gdzie ja teraz mam pojechać? Co było prasowane? Aha, było prasowane tutaj to długie pole i potem tamto obok jeszcze, nie? Robiłeś to 39 chyba prasowaliśmy też. Więc może 39, tak. Gdzie to jest? No tutaj gdzie kiedyś ta kukurydza była, naprzeciwko kurnika co budujemy. A, no. No. To się zgadza. Okej, tu sobie zabierzemy na raz, a to tam pojedziemy na górę w takim razie od razu. A, pojedziemy zresztą sobie tędy. Tak, mam właśnie teraz łączone w końcu wygłązanie, czy znaczy wygniatanie siewniska. Także jak mamy, to korzystamy.
nówka, tekstura, kukurydzy też wgrana, także tylko czekać, aż będziemy mogli się tym trochę pobawić. A myślę, że będzie ciekawie, nie? O, a jakbyś skończył prasowanko, to mógłbyś na 30... To jest 30? Na 48 przyjechać. No to jest niedaleko, nie? Z prasą życzymy? Tak, z prasą, no. Dobra, okay. Przejdę się jeszcze po to Merlo. Fajnie, to jest naprawdę spoko. MF jest, no. To może wezmę tego MF-a, jeszcze wam pokażę, gdzie zjedziemy tam z tą resztą, nie? Tego zboru, co zostało. Przydałby mi się jakiś tutaj ten. A, wiesz co, wezmę samochód, w sumie pojadę samochodem. O, Krzysztof sobie przyjechał elegancko, dobra. Wsiadłem do mojego zarąbistego samochodziku. Dobra, pojedziemy sobie. O, coś zamuliło, dobra. Sprzęgły chyba ten. Pusto, pusto, dobra, wjeżdżamy sobie. Jak ja rzadko jeżdżę samochodem, a tak naprawdę samochód był kupiony po to, żeby nim jeździć, nie? Nie, na bez kitu, myślę, mi się wydaje, że powinniśmy w ogóle wszędzie właśnie się poruszyć taką jakąś największą prędkością, taką wiesz, przez tego moda. Taką nie za dużą, żeby wiesz, żeby daleko, jednak daleko było gdzieś tam podejść i właśnie podjeżdżać. No, nie w sumie. O, kurczę, a, było powiększyć mapę. Co? Powiększyć mapę. Ta, to w ogóle stało włączone zaraz, nie? Tu jeszcze 14 butany mam, kurde. Ja pierdzielę. No, wracamy z tym masajkiem na gospo. Także. No, nie chciałem też wam. Nie lubię też takich odcinków, gdzie robimy tylko jedną pracę, a czasami taka się właśnie zdarzy. No, teraz jak widzicie, trochę sobie tutaj jeździmy, tak, a to tu, a to tam. Ale to zawsze też ciekawie wam pokazujemy, co się aktualnie dzieje. I też takie te odwozy, które tu widzicie. To też wszystko gdzieś tam ma znaczenie, nie? Na torach zostawały to? Nie, lepiej nie, co ty? A, i mamy w końcu wybrane miejsce na naszą cukrownię, którą będziemy robić w przyszłym roku, budować. Także myślę, że to będzie fajne miejsce, postaram się na nią wydać dużo pieniędzy, nie także malutko, tylko no to będzie, no z 200-300 koła na pewno wydamy na tą cukrownię. Na sam budynek będzie najwięcej, ale też cały plac zrobimy, nie? Więc ona też taki pomysł, że zrobić coś tam lekutki plac buroczany, a pojedziemy sobie tam wtedy. I będzie fajnie, nie? Bo zawsze te buraki nie ma gdzie chować, to one już tam sobie pojedziemy, nie? Będziemy konkurencją teraz na rynku pracy dla tamtego gościa, który sprzedaje, czy który skupuje buraki i tam robi z nich jakieś tam rzeczy, a my jeszcze będziemy mieli cukier. Także, no myślę, że to będzie fajny pomysł, na pewno wam siądzie miejscówka. No i zobaczcie niedługo co jak, nie? No. O, stoi Merlo nasze. A widełki do tych są przy silosie, dobrze myślę? No, przy silosie były. Były. Są przy silosie, dobra. Ja tylko tu podjadę. Wiem, że ogólnie powinniśmy zrobić tak, że wiecie, wycofać sobie to, sypać tym sypem, nie? Ale zrobię sobie po prostu to tak, troszkę tam może mniej realnie czy coś. Natomiast wiesz co? Może właśnie powinniśmy robić w ten sposób, że właśnie robić to z sypem, nie? Żeby nas to na tyle mocno wkurzało, żebyśmy zainwestowali w końcu w kosz zasypowy, nie? Tak samo jak te przez silosy, które stoją te Michały, to one nie stoją dlatego, że są ładne, tylko dlatego, że sypiemy jedno ziarno do jednego silosu, nie? No, no, no. I bo na przykład jęczmień mamy tam przetrzymywany, nie? Tutaj mamy samą pszenicę, rzepak i soję, nie? I właśnie na tym się kończą nasze już oprawy, bo całą resztę, którą mamy gdzieś tam jakąś nadwyżkę, musimy już sprzedawać albo przychować u sąsiadów jakichś różnych, nie? No, także wiecie. Zgadza się. Ty, a my przypadkiem kiedyś nie sprzedaliśmy zboża? Nie mamy zboża przechowywanego na skupie? Zboża? Coś mi się kojarzy, że kiedyś jakieś zboże wywoziłem tam. Nie, ale nie pamiętam. Mogę się mylić. Kamerkę tylko sobie trochę oddalę, dobra, bo będzie mi łatwiej na pewno. O, tak sobie jeździć, można nawet na 65. Dobra. Jakieś zboże chyba kiedyś wywoziłem na ten, na magazyn, bo nie mogłem zmieścić już do silosów. O. Dobra, obornik się złapał. Jezus, serio tak organista? To wsadziłeś trochę, no. Tak to aż tak to nie. Matko jedyno. O, dobra, mamy to poczepione. To ma ten swój, tak. Dokładnie, to ma też ten swój swoją kamerę.
Także no, jedziemy w końcu Merlocha, pierwszy raz się przejeżdżamy nią, bo jeszcze nie widzieliście jej w akcji. Nie wiem czy też widzicie, ale odmalowaliśmy ją, wcześniej była taka trochę lekko wyblakła, żółta i trochę nie rdzy było, ale już teraz jest, może być nówka, no i wszystko cacy. I jak to się odklikuje? Pozycja pracy, nie? Tak. O, postaram się tak najbardziej realnie to robić, wiecie, ale też tak, żeby, o, no, może nie jest zbyt realnie, ale wiecie, że na pewno lepiej tak niż tak jak jest oryginalnie w farmingu, nie? One zawsze się tam lekko przesuwają i to jest problem. Aha, no mówię. sprzedaj kup za te 100k Mercedesa. Nieważne, że będzie spłukany, ważne, że sąsiad nie będzie miał lepszego. No to też. Może w tę stronę pójść, nie? No i tutaj bajunia będzie. A jak to my będziemy spłukani. No właśnie, no to właśnie dochodzi, nie? Czy my będziemy? Ale przecież nam się szykuje na zimę też remont domu, nie? Ty, to się Y robiło? Y, no. Tak, BY, no. Dobra. Jakoś tak postaram się nie jeździć po tym polu, wiecie, tylko po tych śladach sobie tam śmigać. No bo to zawsze, wiecie. Po co mam to pole ubijać całe, nie? O, nie, Merlo elegancko zbiera. Szybciutki jest, zwrotny. Fajna sprawa. Siema, ja wrócił. Cześć, Libusz, witam. My właśnie w trakcie nagrania odcinka jak coś. No ale tak za chwilę idziemy na tego Foresta jeszcze. Odcinek trwa 20 minut, no to całkiem nie jest źle. Dobra. Bym chciał chociaż trochę tego tu pozbierać, ale nie wiem czy się uda zebrać tam całość. No miejmy nadzieję, że jednak tak, no ale zobaczymy. Jeden sąs o 20.30, wiesz? Teraz może sobie, no. Skończymy już tutaj ten kamerować odcinek i idziemy na las. Dobra. Okej. Tu chyba tylko jedna belka wchodzi z tego co tam mi się kojarzy. Najgorsze, że właśnie nie można zrobić tak, że wyłączyć pozycji transportowej. Czy można? Można wyłączyć. Okej, ci też jedną dałbym zebrać. O, Krzychu elegancko sobie tutaj prasuje. Ty wiesz co, może miniaturkę zrobić, co ty na to? Wracamy do was już po cięciu, wbijajcie, napisał wbijaj na Discorda bot, ja powiedziałem wbijajcie, nie? Jezus, marnie, jak to, jak łatwo nam manipulować, nie? No, więc sobie tutaj tylko dojedziemy. Nie, ej, te belki są kozak, nie? Naprawdę, rzadko kiedy to tak chwalę jakiegoś moda, ale to jest naprawdę, to wymiata, nie? Bo to jest po prostu, wiesz, szybka sprawa, tam belki nie ma. Masz tu jakąś belkę zrobioną na tym polu? Tam sobie jedną rzucił tutaj może? Mam aż dwie. A, ale tam na końcu jest, dobra. Bo ja bym sobie teraz przejechał na drugie pole, nie? Tam, gdzie już robiliśmy. Chyba, że ty byś mi chciał na przykład podjechać, nie? Mogę. To mogę na zrobić tak, że dam ci Merlo, okej? No. Ja tylko tam pojadę sobie wyładować, a ty ten. No, możesz tam jeszcze pracować, nie? Zapomnę ci kiedy. Spoko. O, tylko ty wyładuję te belki i dam ci Merlo, co podjedziesz. O, tak byś mógł też teraz zrobić te dwie belki zabrał z tego pola, co robisz, nie? Jo. No było fajnie, bo tam raczej nie będę miał całego zestawu. No i też blisko domu, więc zawsze wiecie, chwilę mamy, tu jesteśmy, nie? Obróceni, tak naprawdę. No i pasuje. Dobra, Merlo jest wolny jak coś. Spoko. A ja sobie tutaj, o, pas zapnę. Ta przyczepka teraz tak fajnie wygląda odmalowana. Naprawdę cieszę się, że udało nam się trochę wyremontować. Bo dzięki temu, no trochę takiej powiem świeżości, a przy okazji no kurczę, należało się, nie? Kupiliśmy taką właśnie starszą tą Landar, że tak powiem, tylko po to, żeby sobie też potem odmalować. Elegancko. Krzychu tutaj to w ogóle jak po tym, jak po asfalcie ciśnie. Masz tam dwie? Złapiesz dwie? Złapię. O, dobra. Jak to się datuje na 39, nie? Smaga. W ogóle cała krzywka jest nasza, nie wiem co zauważyłeś, nie? Wszystkie pola tutaj w tym są nasze, nie? Nie. Tylko ten lasek jeszcze. On myślę, że go zostawimy, wiesz, bo ja miałem pomysł coś z nim robić, ale tak w sumie pomyślałem, że a tam niech zostanie sobie, nie? Bo też nie chcę tak psuć klimatu, nie? Mhm. A klimat jest. Dobra, dziękuję ci bardzo serdecznie za pomoc. Spoko. Może go się poturlamy. O. I gasimy. (Śmiech)
Spoko organista, no ale mimo to dziękuję bardzo za wsparcie. O, mam też przecież tutaj te. One chyba w ogóle, to Merlo nie ma teraz, jak są włączone te belki, to one nie mają jakby kolizji, nie? Więc są teoretycznie 0 kilo ważą. No. Dzięki temu można trochę, wiesz, lepiej jeździć, nie? Tak. Ja się nie buja tak się strasznie, więc też jakoś okej, nawet miara jest. Dobra. Połowa na Mount Hub jest wydana, jak coś można zawsze pobrać. Ty, a jak to teraz będzie wyglądać, kiedy na przykład będziemy mieli kostki? Jeśli nie chodzi mi o zbieranie, tylko chodzi mi o przyczepę, nie? No to nie wiem, zobaczymy. No to co, jak to będzie wyglądać? Znaczy, wiem, że chyba można zdjąć tylną burtę, nie? Mhm. Ale my chyba będziemy myśli teraz w te kostki małe, nie? Po prostu. Nie te największe, tylko tam te malutkie chyba ogarniemy sobie. Dopiero jakie potem, gdzieś tam w miarę tak też z progresem, żebyśmy szli, nie? Tutaj chcesz stipy kupować, czy jak? Nie, chodzi o to, że są te 180, 220 i 240, nie? No, to ja nie wiem, to... No, więc ja bym tylko te 180 teraz najpierw porobił, a dopiero potem poszedł na przykład na 240 od razu, nie? Okej. Bo to po prostu będzie mniej zbierania, nie? Potem. Potem no się przyda, jak będziemy mieli duże pola, nie? No, no, no. Jak się nazywa Andrzej z piosenki Andrzeju, jak ci na imię? Chyba Andrzej, nie? Chyba, że to jest, pytasz o prawdziwego wykonawcę, to nie wiem. Ty, co z tym skupem w końcu? Kupujemy go, czy nie kupujemy? Z czym? Z skupem. Ze skupem. Z skupem? No, skup że ten. Z tym błędem tutaj po prawej. A, kupić. Ja ci mówiłem w ogóle o tym moim pomyśle, że zamiast kupić, miałem go pomysł wydzierżawić. Nie. Że za kasę jakąś roczną, powiedzmy, nie wiem, ileś tam tysięcy, byśmy mieli wydzierżawione po prostu miejsce na młyn, nie? Bo to tak nie, że skup, tylko młyn bardziej, nie? Wiesz, typowo pod mąkę, ale też ludzie będą normalnie mogli sprzedawać zboże, nie? Spójrzmy. Tylko też nie, może konkurencyjnej ceny raczej nie zrobimy, no bo to przecież byłoby u tego gościa dzierżawione, więc tak słabo trochę, nie? Gość sprzedaje pszenicę po, nie wiem, 800 zł, a my 850 na przykład dajemy, nie? To by dobrze do nas przyjadą, nie? Sprzedać. Więc jakoś tam pewnie by nie chciał takich rzeczy robić. I też by pasowało na tym pokombinować. Ej, Krzysiek, idealnie mi wyszła cała ta... Cała przyczepa, rozumiesz? No i elegancko. Super sprawa. Ciekawa jest ta kamera zawieszona na tych widłach. Kurde, to jest taka fajna rzecz. Totalnie inaczej się to gra, nie? No. Zarąbista sprawa. A te CZ2 już nawet 17 pamiętam były dobrze ogarnięte. To już stary młodzik jak świat, nie? Ale patrzcie, jak to się fajnie ładuje, nie? Chyba bez kitu wrócę do nagrywania odcinków z ładowania belek, bo teraz to jest po prostu życie jak bajka, nie? Zalecę w klapkę. Tylko musisz jeszcze ustawić dobrze. No, no, no. Ale ta, ustawię sobie jak pierwszy panel sobie taka mi padł, nie? O. Tak, no, już poustawiane. Właśnie, ludzie, słuchajcie, macie pomysł, co się mogło stać mi z panelem Sejteka, ponieważ nie reaguje. Podczepione jest USB i tak dalej, a nic nie trybi. Myślałem, że może po prostu wyjąć USB i teraz sprawdzić, czy zadziała, ale jeśli to było tak proste, to raczej nie byłoby to, nie? Więc, no nie wiem w sumie, co to mogło być. Muszę na tym jeszcze trochę posiedzieć i pogrzewać, nie? Więc zobaczymy jeszcze. O, zmieszczę się? A styk, panie kochany. Dobra, zresztą tutaj belki latają jak durne, jak opętane. Także, ludziska, ja wam się tu żegnam. Ty, Krzysiek, jest tam na polu, tak? Na polu, no. To płynę do ciebie i się pożegnamy. No więc, znajdźcie nas, co sądzicie na temat tego kurnika, jak on wam siedzi, czy wam podoba się, czy nie. Życzę miłego wieczoru, dnia, bądź poranku, kiedy to macie, to zależy od was. O, jest Krzysiek, no. Także... Na razie, trzymajcie się, do kolejnych, no i cześć, pozdro, pa pa. Bye.